Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z badań operacyjnych chciałam Wam pokazać element programowania liniowego, a dokładniej wykorzystania dodatku Solver programu Microsoft Excel w zakresie rozwiązywania programu liniowego, gdy on jest nakierowany na minimalizację, czyli kryterium efektywności jest minimalizacja. Jeżeli, tak jak w tym zadaniu przykładowym, wymienimy sobie tutaj w nagłówku wszystkie zmienne decyzyjne, które nam są potrzebne, żeby minimalizować jakąkolwiek funkcję celu, tu raczej, jak zobaczycie po ograniczeniach, mówimy raczej o zagadnieniu diety, musimy określić, jakie są koszty jednostkowe wynikające z jednej jednostki danego, powiedzmy, produktu, który chcemy zakupić. Czyli po krótko mówiąc, najczęściej są to ceny jednostkowe tych produktów. Po pierwsze musimy ustalić, jak zapisać funkcję celu. Zawsze funkcja celu stanowi przemnożenie tych kosztów jednostkowych przez wielkości zmiennych decyzyjnych. Można to matematycznie zapisać jako suma iloczynów, otworzyć nawias, zaznaczyć jeden obszar, potem średnik i zaznaczyć drugi obszar jako na przykład te koszty jednostkowe. Żeby móc zastosować solvera, musimy wpisać nasze ograniczenia. Ja w tym momencie mam przykład z 5 ograniczeniami. Wy w swoich zadaniach możecie mieć mniejszą lub większą liczbę ograniczeń. Ja stosuję opisanie, nie tylko numer tego ograniczenia, ale również nadanie nazwy temu ograniczeniu, żeby łatwiej było później jakby odpowiedzieć na dodatkowe pytania dotyczące tego rozwiązania, które otrzymamy. Jest to bardzo praktyczne. Jeżeli tutaj opiszemy sobie również też zmiennymi decyzyjnymi nagłówki, a w środku zapiszemy współczynniki, na przykład dotyczące białka, tłuszczy, węglowodanów, wapnia i wody, w poszczególnych zmiennych decyzyjnych, ile jest takich elementów, powstaje nam taka tabelka i żeby wiedzieć, ile faktycznie na przykład jesteśmy w stanie spożyć tego białka albo tłuszczy, musimy znowu zastosować najlepiej, ja nie mówię, że to jest konieczne, ale najlepiej, najwygodniej czytelną funkcję suma.iloczynów, gdzie zaznaczamy dane współczynniki i potem drugą tabelkę zaznaczamy wielkości zmiennych decyzyjnych. Ja stosuję, jak widać, tutaj oznakowanie kolorem, żeby wyraźnie zaznaczyć te elementy, które są dla nas kluczowe, a więc wartości zmiennych decyzyjnych i funkcję celu. Jeżeli mamy typowe zagadnienie diety, to nasze jakby wykorzystanie, to ile spożywane jest na przykład tego białka, tłuszczy, węglowodanów, może mieć różny znak, bo na przykład białka musimy spożyć przynajmniej na przykład 600 jednostek, ale tłuszczy nie przynajmniej 600, tylko nie możemy przekroczyć 600 na przykład jednostek tłuszczu. Tak samo z węglowodanami, ale za to wapnia powinniśmy spożywać przynajmniej na przykład 40 jednostek. Te wartości, które tutaj są zapisane, to są z treści zadania lub z wymyślonego przez Was, z jakiegoś konkretnego zadania. To są wartości wejściowe, a naszą sprawą, naszym celem jest otrzymanie wartości optymalnych, wartości zmiennych decyzyjnych, takich, które pozwolą nam osiągnąć możliwie najniższy koszt zakupu tych 5 asortymentów, powiedzmy, jeśli mówimy o zagadnieniu diety, a jednocześnie spełnić ograniczenia, żebyśmy to, co zostało spożyte, przekroczyło lub nie przekroczyło określonej, dopuszczalnej, minimalnej lub maksymalnej normy. Jeżeli teraz przejdziemy do solvera, to musimy mieć go po pierwsze uruchomionego w programie MS Excel. Tam jest analizy, zrobimy tak, narzędzia, to się nazywa opcje, nie, przepraszam, nie opcje, tylko, dobra, zaraz sobie otworzymy,
dodatki, pomyłka. I tutaj musimy mieć zaznaczone Analysis Toolpack i na pewno dodatek Solver. Solver koniecznie, a Toolpack to jest bardziej pod statystykę. Jeżeli teraz odpalimy sobie typowo Solvera, włączymy, mówiąc poprawnie, musimy umieścić wszystkie elementy. Po pierwsze, jaka komórka ma być funkcją celu. Potem musimy zaznaczyć, czy ona ma być minimalizowana, maksymalizowana, a może ma otrzymać określoną wartość. Ja chcę osiągnąć możliwie najniższy koszt zakupu. Potem zaznaczamy, które zmienne będą naszymi zmiennymi decyzyjnymi. One będą tutaj, te u mnie zaznaczone na żółto, a potem musimy określić tak zwane warunki ograniczające, czyli to, co musi być spełnione, żeby otrzymać rozwiązanie optymalne, czyli albo o maksymalnej lub minimalnej wartości funkcji celu przy spełnieniu wszystkich ograniczeń. Podstawowym ograniczeniem jest to, tu klikamy dodaj, że wszystkie zmienne decyzyjne muszą być większe bądź równe 0. Dlaczego? Oczywiście byśmy sobie kliknęli OK, ja mam to wpisane, ale dlaczego? Bo każda wielkość zakupu nie może przyjmować wartości ujemnych. Ewentualnie można jakiegoś dobra w ogóle nie kupować, ale nie można jakby zwracać do sklepu, bym tak to potraktowała. Potem i tutaj musimy uzupełnić nasze ograniczenia. Jeżeli widzimy, że nasze dane ograniczenie musi być większe, ja to tak dla siebie zapisałam, żeby się nie pomylić, większe bądź równe pewnej normie, to zmieniamy znak na większe i wpisujemy ją albo z ręki, że 600, tak? Albo zaznaczamy odpowiednią komórkę. I w ten sposób, wpisując pozostałe wszystkie ograniczenia, o, tu Wam pokażę. Jeżeli mamy na przykład obok siebie dwa ograniczenia, które oba mają mieć znak mniejszości, to oba zaznaczam, wstawiam odpowiedni symbol mniejszości i pokazuję, czemu ma być to mniejsze. Jeżeli umieścimy zgodnie z tym zapisem wszystkie ograniczenia, określimy zmienne decyzyjne i określimy funkcję celu, możemy kliknąć klawisz rozwiąż. Jeżeli klikniemy sobie dodatkowo raport wyników wrażliwości i granic i klikniemy OK, wygenerowane zostaną nam dodatkowe raporty, ale już po samym arkuszu MS Excel jesteśmy w stanie określić, jakie jest rozwiązanie optymalne. Jak widać, u mnie to tylko kwestia, te kreski to oznaczają, że to jest kwestia formatowania, że to są zera. Jeżeli ktoś tego nie lubi, proszę bardzo, mogą być same zera. Oznacza to tyle, że nie należy kupować ani produktu pierwszego, drugiego, trzeciego, ani czwartego, tylko skupić się na kupowaniu 2,4 jednostki danego produktu piątego, czymkolwiek to by nie było, bo wówczas wartość funkcji celu będzie najniższa możliwa, bo o to nam faktycznie chodziło, a wszystkie ograniczenia, które tutaj mamy, a mamy ich 5, zostaną spełnione. To znaczy, białka dostarczymy na minimalnym poziomie, tłuszczy dostarczymy ciut mniej niż było to wymagane. Jeśli chodzi o węglowodany, to w ogóle one nie będą dostarczane i nie przekroczymy normy 200 jednostek. Wapń będzie dostarczony na poziomie 48, co na pewno przekroczy minimalne 40 jednostek. A woda na poziomie 24 jednostek na pewno nie przekroczy tego maksimum 100 jednostek. Takie rozwiązanie musimy więc nazwać optymalnym. W momencie przejrzymy raport wyników, to on w tym momencie pokazuje nam, że witam i zapraszam tutaj na oglądanie. Mamy dokładnie filmu. To samą sytuację. Tym razem, czyli mamy określoną wartość funkcji celu, mamy określone wartości końcowe, a dokładnie wykorzystania dodatku oraz Solver, również co się stało z naszymi Microsoft ograniczeniami. Excel. Że nasze ograniczenia w zakresie określonych rozwiązywania programu liniowego albo nadwyżka gdy ponad on minimum. Jest nakierowany na ja kończę omawianie tego zadania, czyli kryterium efektywności jest ze mną kontaktować. Możecie wejść jeżeli, na stronę tak jak w tym zadaniu przykładowym, wymienimy sobie tutaj w napisach wszystkie zmienne decyzyjne, które nam są potrzebne, żeby
minimalizacja programu pocztowego i wysłać do mnie wiadomość ze swoimi zadaniami. Tu raczej, jeżeli macie taką potrzebę, możecie również zadawać pytania diety do konkretnych filmów. Musimy określić, jakie są koszty jednostkowe. Zapraszam Was również do subskrybowania jednej jednostki i komentowania moich danego. Wszystko, co jest przygotowane na produktu, YouTube, który chcemy dla Was zakupić. Korzystajcie i pamiętajcie, czyli po krótko mówiąc, najczęściej są to ceny jednostkowe lub tych produktów. Po prostu obejrzenie tego po pierwsze musimy ustalić, jak zapisać w każdym celu. Dowolnym przypadku. Zawsze funkcja celu stanowi przemnożenie tych kosztów jednostkowych. Pozdrawiam i przez wielkości zmiennych decyzyjnych. Można to matematycznie zapisać jako suma iloczynów, otworzyć nawias, zaznaczyć jeden obszar, potem średnik i zaznaczyć drugi obszar jako na przykład te koszty jednostkowe. Żeby móc zastosować Solvera, musimy wpisać nasze ograniczenia. Ja w tym momencie mam przykład z 5 ograniczeniami. Wy w swoich zadaniach możecie mieć mniejszą lub większą liczbę ograniczeń. Ja stosuję opisanie, nie tylko numer tego ograniczenia, ale również nadanie nazwy temu ograniczeniu, żeby łatwiej było później jakby odpowiedzieć na dodatkowe pytania dotyczące tego rozwiązania, które otrzymamy. Jest to bardzo praktyczne. Jeżeli tutaj opiszemy sobie również też zmiennymi decyzyjnymi nagłówki, a w środku zapiszemy współczynniki, na przykład dotyczące białka, tłuszczy, węglowodanów, wapnia i wody, w poszczególnych zmiennych decyzyjnych, ile jest takich elementów. Powstaje nam taka tabelka i żeby wiedzieć, ile faktycznie na przykład jesteśmy w stanie spożyć tego białka albo tłuszczy, musimy znowu zastosować najlepiej. Ja nie mówię, że to jest konieczne, ale najlepiej, najwygodniej czytelną funkcję suma.iloczynów, gdzie zaznaczamy dane współczynniki i potem drugą tabelkę zaznaczamy wielkości zmiennych decyzyjnych. Ja stosuję, jak widać, tutaj oznakowanie kolorem, żeby wyraźnie zaznaczyć te elementy, które są dla nas kluczowe, a więc wartości zmiennych decyzyjnych i funkcję celu. Jeżeli mamy typowe zagadnienie diety, to nasze jakby wykorzystanie, to ile spożywane jest na przykład tego białka, tłuszczy, węglowodanów, może mieć różny znak. Bo na przykład białka musimy spożyć przynajmniej na przykład 600 jednostek, ale tłuszczy nie przynajmniej 600, tylko nie możemy przekroczyć 600 na przykład jednostek tłuszczu. Tak samo z węglowodanami, ale za to wapnia powinniśmy spożywać przynajmniej na przykład 40 jednostek. Te wartości, które tutaj są zapisane, to są z treści zadania lub z wymyślonego przez Was, z jakiegoś konkretnego zadania. To są wartości wejściowe, a naszą sprawą, naszym celem jest otrzymanie wartości optymalnych, wartości zmiennych decyzyjnych, takich, które pozwolą nam osiągnąć możliwie najniższy koszt zakupu tych 5 asortymentów, powiedzmy, jeśli mówimy o zagadnieniu diety, a jednocześnie spełnić ograniczenia, żebyśmy to, co zostało spożyte, przekroczyło lub nie przekroczyło określonej dopuszczalnej minimalnej lub maksymalnej normy. Jeżeli teraz przejdziemy do Solvera, to musimy mieć go po pierwsze uruchomionego w programie MS Excel. Tam jest analizy, zrobimy tak, narzędzia, to się nazywa opcje, nie, przepraszam, nie opcje, tylko, dobra, zaraz sobie otworzymy, dodatki, pomyłka. I tutaj musimy mieć zaznaczone Analysis Toolpack i na pewno dodatek Solver. Solver koniecznie, a Toolpack to jest bardziej pod statystykę. Jeżeli teraz odpalimy sobie typowo Solvera, włączymy, mówiąc poprawnie, musimy umieścić wszystkie elementy. Po pierwsze, jaka komórka ma być funkcją celu. Potem musimy zaznaczyć, czy ona ma być minimalizowana, maksymalizowana, a może ma otrzymać określoną wartość. Ja chcę osiągnąć możliwie najniższy koszt zakupu.
Potem zaznaczamy, które zmienne będą naszymi zmiennymi decyzyjnymi. One będą tutaj, te u mnie zaznaczone na żółto, a potem musimy określić tak zwane warunki ograniczające, czyli to, co musi być spełnione, żeby otrzymać rozwiązanie optymalne, czyli albo o maksymalnej lub minimalnej wartości funkcji celu przy spełnianiu wszystkich ograniczeń. Podstawowym ograniczeniem jest to, tu klikamy dodaj, że wszystkie zmienne decyzyjne muszą być większe bądź równe 0. Dlaczego? Oczywiście byśmy sobie kliknęli OK, ja mam to wpisane, ale dlaczego? Bo każda wielkość zakupu nie może przyjmować wartości ujemnych. Ewentualnie można jakiegoś dobra w ogóle nie kupować, ale nie można jakby zwracać do sklepu, bym tak to potraktowała. Potem i tutaj musimy uzupełnić nasze ograniczenia. Jeżeli widzimy, że nasze dane ograniczenie musi być większe, ja to tak dla siebie zapisałam, żeby się nie pomylić, większe bądź równe pewnej normie, to zmieniamy znak na większe i wpisujemy ją albo z ręki, że 600, tak? Albo zaznaczamy odpowiednią komórkę. I w ten sposób, wpisując pozostałe wszystkie ograniczenia, o, tu Wam pokażę. Jeżeli mamy na przykład obok siebie dwa ograniczenia, które oba mają mieć znak mniejszości, to oba zaznaczam, wstawiam odpowiedni symbol mniejszości i pokazuję, czemu ma być to mniejsze. Jeżeli umieścimy zgodnie z tym zapisem wszystkie ograniczenia, określimy zmienne decyzyjne i określimy funkcję celu, możemy kliknąć klawisz rozwiąż. Jeżeli klikniemy sobie dodatkowo raport wyników wrażliwości i granic i klikniemy OK, wygenerowane zostaną nam dodatkowe raporty, ale już po samym arkuszu MS Excel jesteśmy w stanie określić, jakie jest rozwiązanie optymalne. Jak widać, u mnie to tylko kwestia, te kreski to oznaczają, że to jest kwestia formatowania, że to są zera. Jeżeli ktoś tego nie lubi, proszę bardzo, mogą być same zera. Oznacza to tyle, że nie należy kupować ani produktu pierwszego, drugiego, trzeciego, ani czwartego, tylko skupić się na kupowaniu 2,4 jednostki danego produktu piątego, czymkolwiek to by nie było, bo wówczas wartość funkcji celu będzie najniższa możliwa, bo o to nam faktycznie chodziło, a wszystkie ograniczenia, które tutaj mamy, a mamy ich 5, zostaną spełnione. To znaczy, białka dostarczymy na minimalnym poziomie, tłuszczy dostarczymy ciut mniej niż było to wymagane. Jeśli chodzi o węglowodany, to w ogóle one nie będą dostarczane i nie przekroczymy normy 200 jednostek. Wapń będzie dostarczony na poziomie 48, co na pewno przekroczy minimalne 40 jednostek. A woda na poziomie 24 jednostek na pewno nie przekroczy tego maksimum 100 jednostek. Takie rozwiązanie musimy więc nazwać optymalnym, bo spełnia wszystkie ograniczenia. Jeżeli sobie w tym momencie przejrzymy raport wyników, to on w tym momencie pokazuje nam, że tutaj mamy dokładnie tą samą sytuację. Czyli mamy określoną wartość funkcji celu, mamy określone wartości końcowe zmiennych decyzyjnych oraz również co się stało z naszymi ograniczeniami. Że nasze ograniczenia mają określony luz, zapas albo nadwyżkę ponad minimum. Ja kończę omawianie tego zadania. Jeżeli potrzebujecie się ze mną kontaktować, możecie wejść na stronę internetową zadania-projekty.pl. Możecie też wpisać mojego maila do programu pocztowego i wysłać do mnie wiadomość ze swoimi zadaniami. Jeżeli macie taką potrzebę, możecie również zadawać pytania do konkretnych filmów pod tym filmem. Zapraszam Was również do subskrybowania, lajkowania i komentowania moich filmów. Wszystko, co jest przygotowane na YouTubie, jest dla Was. Korzystajcie i pamiętajcie, że rozwiązanie pojedynczego zadania lub po prostu obejrzenie tego filmu nie gwarantuje Wam, że w każdym dowolnym przypadku jesteście w stanie
zaliczyć dany materiał. Pozdrawiam i zapraszam do nauki.